Sędziowie w judo rozpoczynają walkę poprzez wykonanie ukłonu. Następnie sędzia, który jest na środku, wykonuje krok do przodu, jednocześnie wypowiadając komendę hajime. Oznacza to rozpoczęcie walki. Każde zatrzymanie walki oznajmiane jest komendą mate. Walka w judo jest punktowana. Sędziowie przyznają za odpowiednie techniki odpowiednią punktację. I tak najniższą techniką punktowaną jest koka. Sędziowie to pokazują odpowiednim gestem. Następnie yuko, wazari i ippon. Wygrywa ten zawodnik walkę, który w czasie walki uzyskał więcej koka, yuko lub wazari. Punktacja w judo uzależniona jest od tego, jaką powierzchnią pleców rzucany zawodnik uderzy o matę. Koka, czyli 3 punkty, otrzymuje zawodnik za taki rzut. Yuko, 5 punktów, za wykonanie takiej akcji. Ten rzut sędzia ocenił na 7 punktów, czyli wazari. Rzut za 10 punktów kończy walkę. Sędzia oznajmia go krzykiem ippon. Walkę w judo można wygrać zarówno w stójce, jak i w parterze. W stójce przez wykonanie techniki rzutu. Wtedy sędzia ogłasza ippon. Natomiast w parterze można wygrać walkę przez zastosowanie trzymania 30 sekund, wykonanie technicznie odpowiednio dźwigni lub duszenia. Zwycięstwo można również odnieść, zakładając przeciwnikowi dźwignię na staw łokciowy. Judoka, któremu założono dźwignię, poddaje się klepiąc dłonią o matę. Podobnie jest z duszeniami, które również w momencie założenia odklepuje się. Zachwyty niedozwolone, zawodnicy w judo w czasie walki są karani. Najniższą karą jest kara shido. Następną karą jest kara chui, keikoku oraz hansokumake. Hansokumake, jeżeli otrzyma zawodnik w trakcie walki, przegrywa walkę przed czasem. Judoka podczas walki może otrzymać karę za łapanie przeciwnika za nogawkę, pasywność i unikanie walki lub wyjście poza matę. W przypadku, gdy walka prowadzona jest na skraju maty, a akcja kończy się poza matą, sędziowie boczni sygnalizują, czy dana technika wykonana została na macie, czy też poza nią. Sędziowie boczni mają również prawo nie zgodzić się z decyzją sędziego głównego. Pomagają mu także podjąć decyzję o punktacji lub upomnieniu zawodników. Jeżeli żaden z zawodników nie uzyskał wyraźnej przewagi w walce, to sędziowie większością z trzech typują, który z zawodników ich zdaniem jest zwycięzcą tej walki. W judo rozróżniamy stopnie uczniowskie Kyu oraz mistrzowskie Dan. Rozróżniamy 6 stopni uczniowskich. 6. Zawodnik nosi pasek koloru białego, odpowiednio żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski i brązowy. Zawodnicy uzyskują te stopnie poprzez zdanie egzaminu technicznego oraz wyniki w zawodach. Zawodnicy w judo mogą uzyskać stopień mistrzowski Dan, kiedy mają odpowiednie wyniki w zawodach sportowych na najwyższym szczeblu oraz zdadzą egzamin przed komisją powołaną przez Polski Związek Judo. Przy okazji naszej wizyty na treningu kadetów z klubu AZS AWF Wrocław spytaliśmy ich, od kiedy trenują judo i dlaczego wybrali tę dyscyplinę sportu. Ja chodzę do drugiej klasy, trenuję od 2 lat. Bardzo mi się podoba judo, dużo się nauczyłem podczas tego czasu. Nauczyłem się rzutów, dźwigni i parę duszeń. Też się nauczyłem myśleć logicznie w walce i poza walką. Podoba mi się ta dyscyplina. Fajna jest. Lubię tu przychodzić też, bo po prostu zajmuję sobie wolny czas, tak bym w domu siedział, nie miałbym co robić.
i mi się nie nudzi przez to. Tato mnie przyprowadził tutaj i powiedział, żebym usiadł na ławce i pooglądał pierwszy trening. A jak mi by się spodobało, to bym trenował. No i mi się spodobało i zacząłem trenować. Trenuję około gdzieś półtorej roku. Nauczyłem się tutaj dużo trzymań, rzutów, duszeń, kilka dźwigni. W ogóle samoobrony i ćwiczeń, na przykład fikołków, padów. Ja trenuję od pół roku i przyszłam, bo tata chciał i mama, żebym rozruszał sobie kości i mnie to zapisali.